Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie. Kolejny piękny wrześniowy tydzień chyli się powoli ku końcowi, ale jak zwykle przed nami piątek z filmowymi premierami, jak zwykle ciekawe filmy nas będą we wrześniu jeszcze czekać, a w naszym studiu jak zwykle filmowym ciekawi goście, czyli dr Sylwia Frach. Dzień dobry Pani Dzień doktor, dobry. Witam bardzo serdecznie. No i dzisiaj w przeciwieństwie do tego, o czym mówiliśmy przed tygodniem, sięgamy po kino polskie, aczkolwiek powiem Pani, jestem z kilku rzeczy w tym filmie zaskoczone, no ale po kolei. Natomiast jedyna rzecz skojarzeniowa z kinem hollywoodzkim, widzę, że Pani już podjęła ten uśmiech, bo mam wrażenie, że drużyna A, bo będziemy mówić o drużynie AA, ta amerykańska miała zupełnie inne zadanie do wykonania, jak sobie przypominam stare amerykańskie kino akcji. Tak, zgadza się. I również uśmiechnęłam się dlatego, że no, czuję się dosyć dziwnym wyborem do rozmowy o tym filmie, tak? Ale porozmawiajmy. No to dobrze, no to w takim wypadku myślę, że drużynę tę amerykańską Państwo doskonale znają i z filmu, i z serialu telewizyjnego, tak, tak. Później z nowej wersji filmowej, która powstała. Natomiast z tego, no co by nie było jednak taniego Hollywoodu, przenieśmy się do Polski, bowiem tu rozpędza się ta nasza drużyna z ładunkiem, który, umówmy się szczerze, dla wielu Polaków byłby ładunkiem bezcennym. Tak, ale nim zdradzę, jaki to ładunek, to chciałabym powiedzieć, że drużyna AA obiecuje być intrygującym takim połączeniem komedii, dramatu i akcji. I tak w jednym zdaniu króciutko o fabule filmu opowiada o czwórce anonimowych alkoholików, którzy podejmują bardzo ryzykowną misję przemycenia właśnie spirytusu. Przez Polskę, aby uratować swój ośrodek terapeutyczny. I nic nie wiemy, czy to jest spirytus medyczny, czy też spirytus innego rodzaju. Tak, więc powiem Pani tak, temat zaskakujący, bo chcę nawiązać do twórcy tego obrazu, bo chyba jednak na plan pierwszy w tym filmie wysuwa się postać do tego momentu dla mnie nietuzinkowego reżysera. Nie wiem, zastanawiam się, jak go porównać, do kogo go porównać z reżyserskimi gwiazdami Hollywoodu, dlatego że wielu reżyserów przecież, co dokładnie wiemy, także tworzyło kampanie wizerunkowe, kampanie reklamowe, uczestniczyło w różnego rodzaju spotach, tutaj teledyskach, prawda? Ridley Scott, David Fincher, David Lynch, Luc Besson, tutaj pewnie byśmy wymieniali i wymieniali. No i teraz pojawia się nasz polski reżyser, którego znamy, no, znaliśmy do tej pory z zupełnie innego filmu, znaczy, zupełnie innej narracji, o może tak, tak powiem. Daniel Jaroszek, ale Daniel Jaroszek jest wszechstronnym, rzeczywiście wszechstronnie utalentowanym młodym twórcą, który w każdej pracy, i to niezależnie od formatu, oddaje całą swoją energię i kreatywność. I rzeczywiście mogę powiedzieć, że to właśnie czyni go jednym z najbardziej dynamicznych twórców młodego pokolenia w Polsce. I jako reżyser, scenarzysta, czy chociażby fotograf, zawsze znajduje interesujący temat i bardzo dobrze go przenosi na przykład ekran. A jego debiutem pełnometrażowym jest znany nam wszystkim z 2022 roku film Johnny. A w tym roku Jaroszek stworzył serial Forst, który miał premierę całkiem niedawno, w 2024. To, że jest twórcą uznanym w świecie, no to świadczą te klipy reklamowe, które tworzy dla wielkich marek światowych koncernów, więc naprawdę też znalezienie i docenienie polskiego twórcy to też jest istotne i ważne. No dobrze, fabułę troszkę Państwo poznali, nie zdradzimy więcej, natomiast jeśli Państwo będą chcieli wybrać się na ten film, to być może wybiorą się Państwo dzięki niespodziance, którą mamy dla Państwa przygotowaną, czyli także wejściówkami od sieci kin Helios, ale trzeba będzie coś zrobić, aby taką wejściówkę otrzymać, ale to już za sprawą odpowiedzi na pytanie, które przygotował nasz gość.
Szanowni Państwo, pytanie konkursowe brzmi następująco. W jakiej kategorii film Johnny Daniela Jaroszka zdobył Złote Lwy? No właśnie, bo skoro już wspomnieliśmy ten film, to myślę, że łatwo będzie sięgnąć, znaleźć i opisać te nagrody, o których mówi dr Sylwia Frach, a napisać pod adres czasnaseans@czasnaopole.pl. Dwie pierwsze prawidłowe odpowiedzi tradycyjnie honorujemy nagrodami od sieci kin Helios. Nie chcieliśmy zdradzać fabuły, ale myślę, że warto powiedzieć, że chyba po sukcesie Johnny'ego Jaroszkowi dużo łatwiej też znaleźć taką obsadę aktorską, która no zapewnia no jednak kawałek dobrego grania na ekranie, pomijając już powiedzmy, czy możemy się zgadzać, czy nie z fabułą, z pomysłem, to o tyle tutaj mamy znakomitych polskich aktorów w tym mamy obrazie. Mamy rzeczywiście doborową obsadę, bo w rolach głównych pojawia się Danuta Stenka, Magdalena Cielecka, Łukasz Simlat, Michał Żurawski, Leszek Lichota, a również młodsze talenty, takie jak Maria Sobocińska czy Mikołaj Kubacki. Także... No, aktorsko na pewno ciekawie może ciekawie, być na ekranie. Zobaczymy, czy fabuła sobie z tym poradzi, ale znając dystans Jaroszka, co pokazał w Johnnym, o którym mówiliśmy, to tutaj może ten element komiczny, no, chociaż tam też tego dramatu ciutkę tam było, jest, tak. Prawda? To ale może taki fajny dystans to potrafi nam pokazać, może, prawda? To jest to balansowanie między komedią a dramatem. Zobaczymy. W każdym razie no, na pewno cieszymy się z jednego, że mamy kolejny polski obraz na kinowych ekranach. Zawsze pośród tych propozycji światowych, czy głównie hollywoodzkich, zawsze jest zobaczyć dobrze polskie kino. Zachęcamy Państwa. No i kolejny z nich to właśnie Drużyna AA, który niebawem zobaczą Państwo na ekranach, a nas zobaczą Państwo na naszym szklanym ekranie, również w kolejnych odcinkach naszego filmowego programu. Dziś towarzyszyła Państwu dr Sylwia Frach. Dziękuję. Bardzo serdecznie również. Pani doktor za spotkanie, a Państwa zapraszam na kolejny seans już za tydzień.